Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym kolejnym wykładzie realizowanym w ramach cyklu wykładów poprzez Uniwersytet Powszechny działający przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Witam naszego gościa, księdza doktora Jerzego Króla. Dzień dobry. Dziękuję, że ksiądz doktor znalazł czas, żeby odbyć dzisiejszy wykład. A tematem dzisiejszego wykładu jest wychowanie klasyczne w duchu personalizmu, a kontekst współczesnych wyznaczników wychowania według modelu szwedzkiego. Księże doktorze, bardzo proszę o prowadzenie wykładu. Dziękuję. Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, pierwsze słowo mojego wykładu to wychowanie, zresztą często tak u pedagogów tematy się kształtują. Więc jakbyśmy spojrzeli do podręczników, to przede wszystkim wychowanie to jest jakieś celowe działanie, oddziaływanie ludzi dojrzałych, to jest ważne tutaj, ludzi dojrzałych, wychowawców, przede wszystkim na dzieci i młodzież, aby w nich kształtować określone pojęcia, uczucia, postawy, dążenia. To jest taka, można powiedzieć, ogólna definicja. I konsekwencja tej definicji, czy tego spojrzenia na wychowanie, konsekwencją jest, że jest to działanie wychowawcze zawiera w sobie opiekę, dostarczenie rozrywki, kultury, wychowanie fizyczne też ono obejmuje, moralne, społeczne, ideowe. I obok tego nauczanie, szkolenie, przygotowanie do różnych zadań. Można powiedzieć przysposobienie też. Ta działalność wychowawcza, wychowanie w społeczeństwach jest zawsze instytucjonalnie, społecznie jakoś zorganizowana. Ona się odbywa w ramach określonych grup społecznych, instytucji. I tutaj te instytucje podstawowe wychowania, bo to wiadomo, rodzina, szkoła, także dzisiaj zakład pracy. Zresztą w ogóle żyjemy w takich czasach, że coraz więcej instytucji, których naturą nie jest edukacja czy wychowanie, a jednak się pedagogizują, oddziaływują na nas. Ideą wychowawczą, bo chcę mówić w kontekście właśnie tego nurtu wychowania klasycznego, czy też edukacji klasycznej, ale skupiamy się tutaj najpierw na wychowaniu, bo to jest też w sercu pedagogiki, pedagoga. Ideałem wychowawczym starożytnych Greków był człowiek moralnie piękny, przestronnie wykształcony. Każdy system wychowania dzisiaj, jakbyśmy mieli, zawiera jakiś obraz, model człowieka. I właśnie człowiek moralnie piękny, wszechstronnie wykształcony, udoskonalony przez zdobywanie cnoty, czyli sprawności cnoty. Tutaj mówimy o tych cnotach, które każdy człowiek z natury, które może zdobyć, jak roztropność, sprawiedliwość, męstwo. To był ten, można powiedzieć, model człowieka, nowy model. Dzisiaj tak to nazywamy, bo oczywiście Grecy tak nie mówili, ale dokonując pewnej refleksji. Ten człowiek przede wszystkim, tu nie chodziło, żeby dużo wiedział, dużo doświadczył, ale żeby on nosił w sobie pewną doskonałość. I tutaj to się najbardziej wyrażało właśnie w jego moralności. I ujmowane jest, no tak jest, roztropność, sprawiedliwość, męstwo. To można powiedzieć, to klasyczne wychowanie, to widać w klasycznym wychowaniu, że to możemy osiągać na podstawie, powiedzmy, natury ludzkiej. Nie potrzeba do tego być chrześcijaninem, czy jeszcze się nie odwołujemy do łaski, bo w porządku łaski wiemy, będę o tym też chwilę mówił, tutaj dochodzi właśnie, dochodzą cnoty, nazywamy je teologalne, wiara, nadzieja, miłość, ale powoli. Więc przede wszystkim wychowanie w tym nurcie klasycznym zawierało w sobie przekaz wartości. To nie było tylko takie, no, jak czasem gdzieś spotykamy,
jakby kształtowanie przez wychowawców. Tak jakby wychowawca wziął w ręce i kształtował i powiedzmy, jakby mocą swojego autorytetu czy sprytu coś narzucił. Nie. Wychowawca, może to właśnie źle, bo tak brzmi, ale miał doprowadzić do wychowanego, żeby jemu udzielić wartości, żeby on się otworzył na wartości. Właściwie jego zadaniem był przekaz wartości. Oczywiście, żeby wychowanek teraz otworzył się na wartości i by już właściwie wartości rozpoznał, do tego służyło wykształcenie, a więc wiedza. Bo bez wiedzy człowiek jest narażony na to, że nie rozpozna prawdy. A to była ta gwiazda wychowania klasycznego. Ona ciągle jest prawda, dobro i piękno. Jak spojrzymy nawet na dzieła greckie, czy literackie, czy to, co dzisiaj kultura zostawiła, czy na sztukę, to co widzimy, szanowni państwo, że to wszystko jest harmoniczne, piękne. To nie jest chaotyczne. To jest bardzo blisko temu, co Grekowi się wzięli jako kosmos, który jest piękny, uporządkowany, harmonijny. I człowiek właśnie poprzez kształtowanie cnót w sobie, poprzez poznanie prawdy, poprzez otwarcie się na dobro, na piękno, by jako osoba odzwierciedlał to. I słowem wychowanie w ten sposób widziane, ono prowadziło do zdobycia cnoty. Tej właśnie tej roztropności, sprawiedliwości, męstwa. Ludzie, może ten wyraz nam się źle kojarzy. Co to znaczy do zdobycia cnoty? No, żeby człowiek spontanicznie, łatwo mógł rozpoznawać właśnie te wartości, realizować. Nie chodzi o to, żeby też Grekom o to nie chodziło, żeby tak człowieka wypresować niejako. Bo wtedy taki człowiek nie ma podmiotowej decyzji. I nie o to chodzi w wychowaniu klasycznym. Ale chodzi o to, że człowiek rozpoznając prawdę, rozpoznając piękno, dobro, otwiera się na nie i je przyjmuje. I tutaj już w starożytnym modelu tego wychowania, to myślę, że jakoś my też to ciągle mamy to pragnienie, nieodzownym był ten, kto przekazuje wartości. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o jaką funkcję chwili spełnia słowo, werbalny kontakt. To nawet ja w tym, co ja mówię tutaj, bardzo duży przekaz idzie też niewerbalny, czy chce, czy nie. I tak samo jest z wartościami. Pierwszy, który przed wychowankiem miał zaświadczyć o tych wartościach, żeby one, żeby pozytywny skutek tego nauczania, jak można powiedzieć, przekazywała, przekaz przekazu, to był nauczyciel. I tutaj wizja nauczyciela w wychowaniu klasycznym to był pedagog, pedagogos, czyli ktoś, kto prowadzi. Wizja wychowania klasyczna nie skupia się przede wszystkim na wychowaniu. Nie jest jakiś taki paidocentryzm, żeby nie stresować dziecka. Żeby jakoś tam nie dotknąć. Oczywiście od pedagoga wymagano pewnych umiejętności, jak wychowywać. To nie było, pedagog nie był kimś, nawet jak skrywa się źródła, jak dobierano pedagoga dla dziecka, to pierwszą rzecz musiał się wykazać taką znajomością, po grecku to brzmiało pedagogię technię, że on wie, na czym polega proces wychowywania. Ale nie stawał się jakby, można powiedzieć, automatycznym tylko jakimś szablatanem, który miał popchnąć wychowanka w dobrym gruncie. Oczywiście w pierwszym etapie pedagog, jak patrzymy na kulturę klasyczną, on był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, trenerem. On prowadził chłopca na palestrę, bo tutaj, żeby ta edukacja skupiała się szczególnie na chłopcach. To nie będę mówił o roli, to jakby pozycji kobiety, bo to jest inny temat w Grecji w tamtejszym czasie. Ona nie była tak całkiem z naszego punktu widzenia do pozazdroszczenia. Robię inny temat, idę dalej. I chłopiec
miał być przygotowany. Do dziś mamy olimpiadę co 4 lata do tego, żeby wziął udział już, kiedy przyszedł na to czas, w zawodach sportowych. Dzisiaj go określamy pięciokły, czy nie, inaczej się mówi, to znaczy tam wchodziło w to skok, rzut dyskiem, rzut oszczepem, bieg, zapasy, nie, mocowanie się. Ale bardzo szybko właśnie ta troska o rozwój ciała, harmoniczną, pewną sprawność, szybko Grecy przyszli do tego, że pedagog taki, pedagog, przekazywał też kulturę dziecku. A więc co? Sztukę pisania. Zapoznawał się dziełami, bo w wychowaniu starożytnej Grecji, szanowni państwo, ono też musiało mieć klucz. Jeśli chodzi o tą kulturę humanistyczną, jak postawy kształtować, ono kształtowało się na tym, że zaznajamiano na przykład z twórczością Homera, Iliadą, Odyseja. Uczono się fragmentów na pamięć. I w ten sposób, w aspekcie właśnie wartości, oddziaływano na człowieka. I to doprowadziło do tego, że starożytność w tym czasie stworzono najlepszy model wychowania. Wychowania, to znaczy, to się określało paideia, paideia. Co on sobie zawierał? To było tak cenne, to nie było tylko jakieś duchowe oddanie jakby życia narodowego Greków, bo w każdym systemie wychowawczym jakiś klimat narodowy się odbija. A szanowni państwo, to było coś, co potem, co stanowiło, o jakby, co to znaczy być człowiekiem. Dlatego Cycero, który tłumaczy potem na łacinę właśnie ideę greckiej paideii, używa tutaj nazwy humanitas. Stąd też mówimy, nie? Wychowanie humanistyczne, idee humanistyczne. Czyli Grecy wypracowali najwyższy ideał humanistyczny. Można tak podsumować, szanowni państwo, że klasyczne wychowanie, edukacja, wychodząc od tego świata greckiego, dla celem tej edukacji, wychowania, było odpowiedź na pytanie, jaka jest prawda? Jaka jest prawda? To ukierunkowanie na prawdę, poznać prawdę. Kim jest człowiek w aspekcie wartości? Dzisiaj, jeśli byśmy to przechodzę do rozważań, jakby porównując to do tego, co się później wydarzyło, gdzieś tak szczególnie, już od XIV wieku, spór o uniwersalia, o powszechniki. Dzisiaj, jak patrzymy na edukację, jeśli traci ten związek z edukacją klasyczną, to zauważamy, że bardzo łatwo celem edukacji już nie jest człowiek, który szuka prawdy, czyli to, co w celu określamy się, że człowiek jest widziany jako homo sapiens, ten, który szuka wiedzy, prawdy, prawdziwego poznania. I w tym poznaniu przede wszystkim ważne było poznanie umysłowe. To inaczej byśmy określili, była troska o prawdziwe słowa, to później u Arystotelesa też widać. Jak on właśnie na zawartości słowa buduje na przykład logikę. Cel życia, tak widziany w edukacji, to było życie w prawdzie, oparte na prawdzie. Człowiek, jak homo sapiens, człowiek, wychowanie człowieka, żeby poznał prawdę, człowiek myślący, to było w wychowaniu klasycznym jest to bardzo ważne. Żebyśmy umieli właściwie myśleć, rozpoznać prawdę. Do tego jest konieczne właśnie właściwe myślenie. Odwrotnie do tego, kiedy byśmy tam teraz rzucili na taśmę i przeszli, powiedzmy, do wieku już XVII, dla pierwszych odpowiedź fizycznych, kiedy byśmy nawet w XIV wieku tak zastanowili się nad tymi pojęciami ogólnymi, czy jest jakieś To jest problem filozoficzny bardzo mocno, to zobaczylibyśmy, że nieklasyczne wychowanie, a związane także z tym edukacja, szuka odpowiedzi nie na to, jaka jest prawda, ale jak działa. Jak się tak działa? Tutaj Okam też do tego się bardzo mocno
przyczyni. W takiej wizji edukacji, Szanowni Państwo, na pierwszy plan wysunął się nie homo sapiens. Nie, że człowiek przez umysł poznaje prawdę i to jest centralny ośrodek, za tym ma iść. Teraz prawdę też ująć w słowa, żeby słowo miało właściwe znaczenie, pojęcia. Ale stał się celem takiej edukacji, tak zwany homo fader, czyli człowiek produkujący, człowiek, który chce coś wytworzyć. I nie tyle tutaj jest troska o prawdziwe słowa, o prawdę słów, ale o właściwe słowa. O właściwe słowa. I tutaj stąd się rodzi później, jak widzimy, że edukacja to nastawienie bardzo mocne i ono jest związane z rozwojem nauk przyrodniczych, przemysłu, z industrializacją, na specjalizację, użyteczność. A ostatecznie to prowadzi do pewnego takiego stwierdzenia przyznane wśród filozofów, że to człowiek jest miarą wszech rzeczy. Człowiek. Co jest dobre, co prawdziwe, na końcu może dojść do tego, że to człowiek o tym decyduje. Co się takiego dokonało właśnie w ten sposób, jeśli oddalamy się od tych źródeł właśnie klasycznego wychowania, klasycznej edukacji? Mianowicie następuje pewna zmiana, że to nastawienie, które było widoczne od początku, naprawdę intelektualną rzeczy i świata, zmienia się na fakty i doświadczenie. Fakt, doświadczenie, jak działa to uchwycić, za tym idźmy, tak róbmy, zmieniamy ten świat. Wracam do klasycznej wizji wychowania. Tutaj ciągle jest właśnie centrum prawda, dobro i piękno oraz cnoty, roztropność, sprawiedliwość, męstwo. To jest klasyczny ideał właśnie tego nowego człowieka. To, co spowodowało, że ten system grecki, mówię nawet taka idea, do dzisiaj my używamy humanistyczne, studia humanistyczne i tak dalej, mając właśnie tam na ten pierwotny ideał człowieka. I Szanowni Państwo, dla nas jest to o tyle ważne rozumienie, czy jakby przybliżenie się do tego, że wiemy, że to się działo jeszcze przed czasem chrześcijaństwa. I zawsze był pewien problem dla Greków. Myślę, że to jest problem egzystencjalny również dla każdego człowieka, jakoś mniej czy więcej doświadczalny. No dobrze, żyję według tych cnót. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo, poznaje prawdę. Ale wiadomo, zawsze na końcu jest pewien mur. Mianowicie wszystko to rozbija się o śmierć. I tutaj dopiero objawienie chrześcijańskie, chrześcijaństwo z tym faktem, że Chrystus pokonał śmierć, sprawia, ja mówiłem w poprzednim wykładzie też więcej o tym, ale sprawiło, że chrześcijanie, w odróżnieniu na przykład do Żydów, otwierają się na spuściznę właśnie edukacji tej klasycznej, na świat grecki. Do tego stopnia, jak weźmiemy na przykład sięgniemy do historii, to był taki moment, że prawie większość nauczycieli w tych szkołach pogańskich to byli chrześcijanie. Aż były wydawane pewne etykiety, że zabraniano im, ale to bardzo krótki moment. Dlaczego tak się stało? Otóż prawda, która kończy się tylko na zasadach, ideałach, ona jeszcze nie daje tej siły sprawczej, tej radości, tego ognia, którą daje prawda, która się uzdrawia w Jezusie Chrystusie i która objawia się jako miłość. Objawia się jako miłość. Miłość nie w tym sensie tylko uczuć czy jakiegoś sloganu, ale miłość, która dając siebie, pokonuje mur śmierci. I to sprawiło, że dopiero połączenie się tych ideałów Grecji z chrześcijańskim właśnie wymiarem tutaj objawienia sprawia, że no to jest właściwie podstawa potem uniwersytetów, ta otwartość na poszukiwanie prawdy. To, co do dzisiaj zresztą mamy w konstytucjach soborowych, że prawda natury poznawana naprawdę
według swoich narzędzi i w sposób właściwy nigdy nie sprzeciwia się objawieniu. I to jest ten nurt właśnie tej w klasycznej edukacji. Tutaj mogę to scharakteryzować, bardzo lubię ten przykład, bo sam przebywałem sporo lat w Szwecji. Jak ta klasyczna wizja edukacji, ona jest ważna dla każdej szerokości geograficznej, a nabiera swojej mocy w momencie właśnie, kiedy pojawia się chrześcijaństwo. Mianowicie jest takie opowiadanie, jak się spotkałem z nim tutaj w Polsce, Sara, tam z dalekiej północy, szwedzka, która opowiada o tym, że no kiedyś do Szwecji przyszli mnisi z jakichś tam dalekich krajów, wiecie, to wikingowie, byli ci Szweci. Oni świetnie znali, jak się opowieść, bo jakiś naród, to nie pojedzie się tak, tylko trzeba wysłać jakichś emisariuszy, zwiadowców. Ale przyszli mnisi i to faktycznie, jak jesteśmy w Szwecji, to jest takie kołowactwo w skórze, że do dzisiaj chyba z takiego skórza, że można zobaczyć ze 60 klasztorów, wiecie Państwo, ruiny do dzisiaj są, bo reformacja to zniszczyła. Ale przyszli i mówili coś, rzecz jest porządna, że o jakimś Jezusie i tak dalej, że śmierć pokonał. I co mówi ta saga? Bo ja to dosłownie w szkole też słyszałem, profesor szwedzki, bo zupełnie się tego nie spodziewałem. Właściwie na uczelni, w momencie studiowania języka. No mówiłem, jak doszło do tego, że chrześcijanie, bo będę mówił o tym, że wychowanie szwedzkie tak mocno związane jest też z kościołem, że on wtedy się pojawia. A on mówi, dowiedział się król tamtej krainy o nich i zwołał to, co w Szwecji jest tak zwane, bardzo to jest taka forma demokracji, rodet, radę. Szwedzi mają bardzo dużo rad, bardzo. Tam się ciągle racja, sam przyszli, z którym wiele racji. No i mówi prostą rzecz, co ja mam z tymi, począć z tymi ludźmi. Nigdy ich tu nie było, kto to w ogóle jest, mówią jakieś takie rzeczy. I opowiadanie mówi, że spotkanie było gdzieś może w takim, teraz w Szwecji jest bardzo ciemno w tych dniach. O wiele, jak u nas, jak się słońce zbada, żeby uciekać i znaczy wychodzić nawet z biura, żeby trochę złapać. I taka noc szwedzka jest, jest zima. I on staje to pytanie i nikt nie chce odpowiedzieć. I mówi to opowiadanie. Nawet chyba w katechizmie holenderskim wspomina o tym, jak jeszcze stary katechizm po prostu, jeszcze tylko po prostu watykańskim zaraz był wydany. I on wspomina, ta saga, że nic nie mówi, nic. I jest jeden starzec, taki no jak z siłą drogową. I starzec przez to myśli, to milczenie mówi, królu, słuchaj, wyobraź sobie, że w tej izbie, w tej komacie, ty jesteś dzisiaj sam. Ten mikrofon działa tak, bo ja tak różnie byśmy słyszeli, to mnie też. I mówi, jesteś sam, pali się ogień na kominie. Jest ciepło, jest jasno i jest uchylone tak dla wentylacji małe okienko. Rzeczywiście małe te okienka w Szwecji, widziałem w budownictwowych w tamtym czasie średniowiecza czy tych wieków średnich. I przez to okienko do tego światła, do tego ciepła wpada sierpnięty ptaszek. Co takiego czasem może się zdarzyć. I w tym jasnym pokoju robi kilka okrążeń i ulatuje w tą ciemność. I mówi król. Tym pokojem oświetlonym i ciepłym jest ziemia. Tym ptaszkiem jest człowiek. Jeśli mówi ci ludzie, wiedzą skąd człowiek przychodzi i dokąd podąża, nie będą błogosławieni. Daj mi miejsce. I mówi się od tamtego czasu. Szwecja zaczyna, że tamten kraj skandynawski zaczyna tworzyć swoją narodowość. Bo faktycznie, jak ja mam książkę, przestudiowałem to, że szwedzki kościół, najpierw był katolicki, a potem luterański, on stworzył Szwecję, stworzył język, że oni mówią, no są pewne tam małe dialekty, ale w takim obszarze. To było tak działanie mocne, że oni przecież w XVII-XVIII wieku to był jeden z najlepiej zalfabetyzowanych krajów, wielu Szwedów, największa liczba ludzi w Europie, w tym tamtym świecie. Tamtego czasu, tylko XVII-XVIII wiek, umiała czytać. Oczywiście rzadko umieli pisać. To się wiązało też z tym, że taki no, katolik, wiadomo, będę może wrócę do tego powoli, to był, znaczy chrześcijanin, bo już tutaj mówimy o katolikach, to był ktoś, kto musiał znać mały katechizm Lutra. I stał
Szanowni Państwo, właśnie edukacja klasyczna, potem przyjęta przez Kościół. Dlaczego tak podkreślam to? Że to tutaj nastąpił taki fenomen, taka wspaniała zmiana dla nas. Bo mogło być inaczej. Zauważcie się, czy jak ja czytam źródła, to wiele razy jest pytanie, ale jak my możemy podzielać dzieci do takich szkół w tych mitach, to tam małżeństwa, co tam zupełnie moralność niechrześcijańska. Ale jednak co? Edukacja chrześcijanie odkryje, że ten system grecki niesie coś, co jest pierwotne. Niezależnie od tego, czy jesteś chrześcijaninem, Żydem, czy kimś innym, mianowicie prawdę natury. I to światło prawdy było tak pociągające. Filozofia grecka. Stąd też dzisiaj nawet słyszymy, że w innych kulturach są źródła prawdy, że to właśnie o to chodzi. To otwarcie na prawdę. Grecja nigdy ten system, sama klasyka, nie doprowadziłaby do tego, o co pytał ten starzec. Skąd ja przyprowadziłem? Dokąd odfruwam? Dopiero kiedy właśnie chrześcijanie przychodzą, to znowu z objawienia, z prawdą Boga wcielonego, Nie tylko prawdą umysłu, która jest bardzo spójna z tym, ale sama siła klasycznej Grecji nie odprowadzi. Żaden filozof nie powie, że Bóg stał się człowiekiem. Nawet sobie nie uświadamiamy, ale jak się czyta, to zupełnie inna idea Boga była. To do dzisiaj mamy zresztą. Bo jak dzisiaj ktoś mi księdzu mówi, ja nie wierzę w Boga, ale w jakiego Boga nie wierzysz? Który jest indyjską krową? Albo co? Też takiego nie wierzy. Właśnie w Grecji, czy w tamtejszym świecie starożytnym, Bóg był często materią. To objawienie przynosi właśnie to, że Bóg jest transcendentny, że jest przed światem i tak dalej. Weźmy mity greckie. I popatrzcie, pomimo takiego tak dużego napięcia, bardzo na to dogmatycznie, chrześcijanie przyjęli system klasycznego wykształcenia. Dlaczego? Bo prawda była tym centralnym punktem. I piękny człowiek. A kto jest modelem wychowania? Teraz weźmiemy system chrześcijański nasz. Czy Pisma Świętego, czy Nowego Testamentu. No nowy człowiek to jest Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, dlatego to mówię, bo to jest pewien etap. I każdy system wychowawczy, jaki, nawet jeśli nie mówię o modelu człowieka, to musi go mieć. Czasem jest ten model ukryty. Ale pójdźmy dalej. I teraz popatrzmy. W tym samym momencie, tak żebyśmy widzieli to napięcie, Żydzi, którzy przecież mają też objawienie, ale nie mają tego otwarcia się, nie przyjęli Jezusa Chrystusa, zamykają swoją edukację. Właściwie to dzisiaj ortodoksyjni Żydzi, to przede wszystkim uczą tylko w swoim języku, uczą tylko prawa, czyli trzeba umieć czytać, pisać, poznać na wyższym etapie komentarze prawne, Talmud, Miszny i Gemara. Chrześcijanie posyłają dzieci do szkół klasycznych, uczą o tych różnych mitach i są w stanie przekazać swoją wiarę w oparciu o dom rodzinny, zresztą tak samo Żydzi powoli. Teraz przejdźmy dalej, bo my te korzenie dzieci trzymy. Troszkę wspomniałem tutaj to napięcie, kiedy rozwija się nauki szczegółowe, kiedy odrzucono taką realną zawartość pojęć, nie uznano, że powiedzmy prawda i tak dalej, inne pojęcia, które mamy do tego, jest kwestia słowa. To jest zupełnie spór dla filozofów, ale on ma swoje odbicie. W centrum nie stała się prawda, ale pewna użyteczność. Człowiek, poznając naturę, miał tę naturę przetwarzać, a więc miał pracować i do tego zdobyć wiedzę. Już nie było, mówię, troska o prawdę słowa, ale o właściwe słowa, bo poprzez słowa gromadzimy wiedzę, możemy jakąś ją systematyzować. To doprowadziło, szanowni Państwo, jak przechodzimy dzisiaj, to co dzisiaj widać w kulturze? Że dzisiaj bardzo duża jest samotność człowieka. Człowiek wykorzeniony z tej tradycji klasycznej, zanurzony, oderwany od tego głęboko wzorca, że celem edukacji, wykształcenia jest być człowiekiem moralnie pięknym, zdobyć prawdę, staje się czasem elementem cząstką tego świata, upada w anonimowość, w samotność. Można powiedzieć, że staje się nomadą. Grecy nie byli nomadami, budowali miasta.
byli zakorzenieni na swojej kulturze, na swoim terenie. Człowiek współczesny to jest takie życie hotelowe. Stale gdzieś do czegoś dąży. Odebrany jest często od wielkiej tradycji kulturowej. Można powiedzieć, jest w stworzeniu o wiele bardziej dramatycznym często od swoich przodków. Ta bezdomność człowieka to nie jest tylko, mówię, pośpiech czy fizycznie jakaś sprawa, że dzisiaj ta szybkość przemieszczania się, nawet to zaraz co widzimy, migracji i tak dalej, ale bezdomność dosięga go na poziomie wartości, na poziomie ludzkiej kultury. Bardzo często, szukając ucieczki z tego zamieszania, popada w świat wirtualny, w narkotyczne wizje. To dlaczego tak czyni? Też mówię, jak korzystam z różnych autorów. Otóż człowiek szuka odpowiedzi na dręczącego pytania i nie znajduje tych odpowiedzi poza odpowiedzi na temat spraw, chwil bieżących. Nie znajduje pewnych racji dla tego, co nazywamy przyszłością i sensem całości. Jan Paweł II tutaj zauważył, że współczesne społeczeństwo masowe wciąga człowieka w relacji użytkowych. Można powiedzieć, człowiek jest często, czuje się jak przedmiot użyty. To wnosi w życie współczesnych ludzi odosobnienie. Niejednokrotnie społeczeństwo tego typu lokuje jednostkę pomiędzy państwem a rynkiem, nadając człowiekowi jedynie charakter wytwórcy. Ale mówimy czasem, nie? Siły wytwórcze, inne, takie odpersonalizowane to jest. To jest troszkę opis takiego współczesnego świata. Nawet niektórzy mówią, że ten świat, który oderwał się od tego klasycznego poszukiwania głębokiej prawdy i znaczeń, ze świecie współczesnym mówi się o tak zwanej śmierci podmiotu. Człowiek jest poddany administracji państwowej, innej i samo to, rynek, czy nawet samo państwo, nie może być głównym celem międzyludzkiego współżycia. Człowiek nieustannie szuka jakiejś racji, relacji też, międzyludzkiej. Według niej chce żyć i chce ją pogłębiać w dialogu międzypokoleniowym. Niestety dzisiaj często to doświadczenie tego pośpiechu, zamieszania też pojęciowego już tego nie odzwierciedla. W związku z tym tutaj mówi się, że pojawia się często właśnie deklaracja o śmierci osoby, zaniku nawet ludzkiego podmiotu. Skoro nie ma natomiast podmiotu, nie ma też pytania o to, kim jestem, ani pytania o to, jaki jest sens mojego życia. To ma bardzo mocne znaczenie właśnie tej relacji do tego poszukiwania prawdy. Natomiast pojawiają się pytania o to, gdzie jestem. Według właśnie tego pytania człowiek współczesny bardzo często zaczynał określać swoją tożsamość takim złotym, można powiedzieć, nomadyczny, hotelowy, zmienny, płynny. Tymczasem, żeby mieć wewnętrzną równowagę, który też w tych wyborach mówiłem o sensie życia, głębiej mówię, sens życia, trzeba znaleźć bardziej mocne podstawy. I tutaj Jan Paweł II mówi, że potrzeba bardzo takiej kultury, która podkreśli, że celem kultury jest wypalanie człowieka. Celem kultury jest nie to, żebyśmy lepiej produkowali, czy wygodniej żyli, ale jest taka kultura, żebyśmy bardziej byli, a nie tylko więcej mieli. To bycie właśnie oznacza umiejętność bycia z drugim i dla drugich. I tutaj przechodzę powoli właśnie, jeśli byśmy chcieli myśli Jana Pawła II, to w odniesieniu do człowieka, do jego wychowania, bardzo mocne to jest, ja to dotknę tego, należy stosować kryterium personalistyczne, kryterium osoby. Co to znaczy? To znaczy, że kryterium osoby to jest, że człowiek znaczy więcej niż jest tym lub co posiada lub co czyni. Człowiek jest o tym.
nas, na zasadzie osoby, mamy niezbywalne prawa i swoją godność. I to, że jesteśmy osobami, w związku z tym mamy prawa, prawo do życia, czy inne prawa osoby, nikt nam tego nie może nadać. Też to jest coś więcej. To nie jest na przykład, czy jesteśmy zdrowi, czy mamy koronawirusa, czy go nie mamy, biedny, bogaty. Jest człowiekiem. On może być człowiekiem prawym lub przestępcą, ale właśnie ten wysiłek, żeby teraz wykształtować, leży po stronie wychowania. I tutaj, idąc w tej myśli za wychowaniem, za drogą Jana Pawła II, czy personalistów, odkrywa się, i to często jest podkreślane, na przykład taki Tomasz Halik mówił, że Zachód nie zna wznioślejszej normy, jak norma personalistyczna. Bo nie wszyscy jesteśmy, mówię, chrześcijanami, nie każdy się odwoła do wiary, ale to, że jesteśmy osobami, to bardzo mocno też było widoczne u Jana Pawła II. To jest cały jakby oddzielny dział, on sam zresztą był personalistą. Można powiedzieć o taką myśl filozoficzną. Zachód nie zna wznioślejszej normy niż norma personalizmu. Wyższej wartości niż osoba. Niezastąpiona indywidualność. I co się stwierdza? Że pomimo, że dzisiaj różne systemy uprawy, wiem, że Anna Kulikowska mówi o taką Putin esej, jaki napisała, świat się jakby oddala od tego. Nie wyciąga należnych wniosków. I znowu, szanowni państwo, dlaczego tak jest? Takie cierpienia, głodanie i nie wyciąga się wniosków. Wrócimy do wychowania klasycznego. Człowiek po to był wychowywany, po to zdobył kształcenie, żeby poznać prawdę. Jeśli zaczyna być oddalenie się od klasycznego wychowania, człowiekowi można narzucić, że słuchaj, ważne jest to, co użytkowe. Nie musisz pytać o żadną pracę. Więc tutaj Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice ukazuje człowieka jako rzeczywistość świętą nawet. To jest świętą, otrzymaną od Boga. To jest następna kategoria, już dla nas wierzących bardzo ważna, mocna, bo świętość zawiera się właśnie to też, bo dla nas to nie chodzi tylko o doskonałość moralną, bo nawet jak mówiłem, klasyczne wychowanie, klasyczny świat, dochodzi do tych podstawowych cnót. Byśmy powiedzieli, które też o świętych widzimy, cnót też naturalnych, jak roztropność, sprawiedliwość, męstwo, ale to jeszcze nie daje świętości, czy głębi osoby, która wnosi chrześcijaństwo. Bo musimy odejść tylko od tego, że święty to, który, no nie wiem, tylko tak na szampie mówi, że moja wina. Takich świętych nie ma. Święty to ten, który ma pokonaną śmierć. Ze świętością wiąże się zbawienie. I w tym sensie właśnie ten powołasz widzi godność osoby. Czyli nawet sama śmierć zadane z perspektywy wiary, właśnie redentor bonis, odkupiciel człowieka, redentor, odkupiciel, to znaczy mamiący śmierć, można tłumaczyć, aż na taką godność. Dlatego, że nie można osoby człowieka podporządkować czemukolwiek, jakiego domu, jak właśnie to jest pierwotna wartość, która znajduje godność ze względu na samą siebie. To jest niezmiernie ważne dzisiaj, szanowni państwo, bo przecież dzisiaj wielu mówi, że nawet no, ale zaraz może zwierzątka nie będą też osobami nazwijmy. Znamy to, bo mają świadomość. Bo osoba, no to jest to, co ma świadomość. A jak nie ma świadomości? Starzec chory nie ma świadomości, przestał być osobą. Albo dziecko, bo nie ma. I to jest tak ważna właśnie kategoria, którą, jeśli chcemy, bo wychowanie to nie jest to kwestia, jak mówię tutaj, widząc to w klasycznym wydaniu greckim, kwestia tylko szkoły i tak dalej, ale to jest głęboki system całej kultury. To, co właśnie potem my mówimy, że mamy humanistyczny sposób działania, czyli ludzki, najbardziej ludzki. Ta norma tutaj właśnie personalistyczna jest ważna. Ze względu właśnie na tą osobowość, trzeba należy zawsze respektować także człowieka jako
Podstawą obowiązujących praw w tej duchu i rodzajem prawnym musi być godność więc osoby ludzkiej. A więc to się wiąże też na niezgodę, na jakiekolwiek formy poniżania, naruszania życia ludzkiego. I tutaj właśnie, mimo że jesteśmy wrażliwi na kwestię wolności, to jednak zdolność człowieka współczesnego do wartości moralnych i tak dalej, które należą do samej natury człowieka, ona często jest zakwestionowana. A ta godność jest najbardziej zapobiegana na godności właśnie, kiedy uznamy, że człowiek ma niezbywalną godność. Tutaj właśnie Anna Polikowska jest kilka lat temu, właśnie taką refleksję czyniłam w stosunku do tego, co się w Rosji wydarzyło. Że oni tak wiele doświadczyli cierpień, upadek, ludzie widzieli upadek partii komunistycznej. A mówię, niektóre obyczaje z przeszłości pozostają nietknięte. Patologiczny brak szacunku dla człowieka, szczególnie dla tych, którzy na przykład pracują dla osób, dla dobra bezinteresownie, oparcie się ciągle bardzo mocne na siłę. To jest ewidentny brak jakiegoś bardzo mocnego wychowania tego etosu osoby i prawdy człowieka. I teraz w związku z tym, czym więc jest ta idea wychowania personalistycznego, bo ona bardzo mocno jest związana z ideą właśnie klasycznej edukacji. Tutaj ja się powołam w większości w tej chwili na kilka tych punktów. Profesor Adamski, on pięknie to wypracował. Otóż idea wychowania personalistycznego jest po to, abyśmy się stali pełniejszymi osobami. Żeby człowiek stał się pełniejszą osobą. Czyli w fundamentach nawiązujemy bezpośrednio dla dobra samej osoby. To, co mieliśmy też w wychowaniu, czy w kształceniu greckim, żeby człowiek był piękny, żeby był prawdziwy. I tutaj on mówi tak. Przede wszystkim to jest możliwe wtedy, kiedy wychowaniu, szeroko pojęte wychowaniu, w szkole, w rodzinie, w społeczeństwie, także w nieformalnych formach wychowania, mówimy tutaj o kulturze, w mediach, szanuje przed człowiekowi, umożliwia się poznanie całej prawdy o sobie, o to, kim jest i dokąd zmierza. Tak jak się przypomina, jak to scharakteryzować tą całą prawdę o człowieku. No mówię, ja mieszkałem w Szwecji, to od razu mnie to narzuca, co chce przed człowiekiem się zasłonić. No, że jak się zapyta kogoś, dokąd jedziesz, mnie ktoś się pojawia do Zamościa, ale zapytaj kogoś, dokąd żyjesz, po co żyjesz. Kto powie, że on żyje, żeby umrzeć? To jest ostatni przystanek, to jest mój cel. To wybieramy. A to jest tak nowy, istotny wskaźnik prawdy o człowieku. Wychowanie osoby, czy wychowanie personalistyczne, czy wychowanie chrześcijańskie, no właśnie jest wyzwane, czy w ogóle to wychowanie. No, ja już podaję taki, kiedyś zasłyszałem taki przykład, szanowni państwo, że jeśli student rozwiązuje zadanie i wszystko dobrze obliczy, tylko nie wziął jednym przesłankiem pod uwagę, założył to z matematyka, to rozwiązanie ląduje w koszu. Podobnie jest z wychowaniem człowieka. Jeśli ze względów ideologicznych, jakby nie damy mu pewnej prawdy o sobie, a przykład mówimy mu, że on jest tylko materią. Albo tak będziemy kształtować, żeby no, nie denerwować, bo nie stresować. Ja ciebie widzę na przykład, że wielu rodziców boi się dziecko wziąć na cmentarz czy na pogrzeb. Byłem w Szwecji, to chyba mi zostanie, jeździłem chyba prawie rok, bo Nyneskan, gdzie przybywa do dzisiaj zresztą z Gdyni, tron. Jedzie się koło pięknych takich klubem, to jest takie miejsce spotkań edukacyjne, studiów. Nawet z papieżem było tam spotkanie i jest piękny las. To jest Sztokholm. Byłem pewny, że to jest park. Dopóki nie miałem pierwszego pogrzebu. Ukryty, żeby mnie niepokoić. I tu nie mówimy o tym, żeby repatować i tak dalej, ale to, co mówili filozofowie, że w czekacie wychowawczym, gdzie pojawiają się nawet niekoniecznie związane z kościołem czy z religią, widziałem sam takie książki,
próbujące poradzić sobie, szczególnie wobec dziecka, że babcia zmarła, czy kolega miał raka i potrzeby. Ludzie ciekawe opowiadali. W każdym razie cała prawda o człowieku. Bo kim jest, dokąd zmierza. Drugi etap właśnie tego personalistycznego zwolnienia to jest poznanie prawdy o świecie, o własnym miejscu. Tego już nie będę rysował, bo myślę, że to jest jasne. Jesteśmy w miejscu jakiegoś, nie, mamy rodzinę, mamy swój kraj. Musi być wychowanie, które pozwoli nam to rozpoznać, żeby kultura, która nas otacza, żeby to do nas przemawiało. I żebyśmy się odnaleźli. Bo jeśli dzisiaj słyszymy, że ktoś na przykład mówi, a gdyby tak napadli nas, to ja wyjeżdżam z Polski. Albo gdy ktoś mówi, a mnie mój ojciec, matka nie jest. Szanowni Państwo, no to jest po prostu niegodne. Bo są pewne rzeczy i wartości, za które możemy być tylko wdzięczni. Które nas ukształtowały, to było już w Grecji. Które możemy przyjąć. Natomiast jeśli ktoś odrzuca, no bo to jest niegodne. To byśmy też tutaj bardzo łatwo mogli blokować w tym punkcie. No tutaj jeszcze wiele innych rzeczy można nawiązać. Następna rzecz to personalistyczne poznanie prawdy o społeczeństwie, obowiązkach, prawach osoby. To jest w tym punkcie ujęta po prostu polityka. Bo poznać obowiązki, prawa moje, poznać się w odniesieniu do społeczeństwa, to też się zawiera, że tak zwane dobro wspólne. Człowiek, który chce poznać prawo, człowiek kształcony, wychowany, nie może ja się polityką nie interesuje. Oczywiście na mnie na świecie polityka często jest tak przedstawiona, jak to była sprawa do polityka, ale to jest po prostu znanie miejsca, znanie tej ofiary, którą podnosili, tak jak Y był uczony swojej historii, bohaterów i przejąć to dziedzictwo. Być politykiem w tym sensie, działać dla dobra wspólnego. Następny numer tego wychowania, który tutaj Adamski przytacza, to przygotowanie do wolnego wyboru poznanych praw i wartości. To już o tym mówimy. Praw tych i wartości da się komuś wyłączyć. Tak jak nie da się komuś przekazać, no nie wiem, wyłączyć miłości do ojczyzny, czy sensu życia. Na to, że musi się otworzyć. To możemy tylko przekazać. To zawiera też, mówię tutaj, ideę wychowania personalistycznego. Co jest jego zaprzeczeniem? Więc, Szanowni Państwo, jeśli wychowanie nie obstawia się przed człowiekiem samej prawdy o nim, to prowadzi do redukcji człowieczeństwa. Do jednego na przykład punktu, materialnego wymiaru, uprzedmiotowienia. Albo, że człowiek to jest tylko zlepkiem jakichś mechanizmów i tak dalej, to widzimy na przykład, jak oprzemy się tylko na tym, na psychologii Freuda, że coś tam się wydarzyło i tak dalej. I teraz to już się nic nie da zmienić. To jest kłamstwo. Bo człowiek jest otwarty na pozytywną przyszłość i może przerosnąć to. U Frankla tutaj pięknie wychodzi, że człowiek ma tą zdolność, że może przerosnąć negatywną czy przyszłość bardzo tragiczną. Sam był tego dowodem, bo przeżył obóz zagłady, stracił rodzinę. I to jest cechą człowieka. Właśnie wychowanie, jeśli człowiek w wychowaniu nie odstępuje, redukuje się człowieka. Do jego tylko genotypu, do jego materialnej struktury. Odrzuca się na przykład wymiar duchowy, oczywiście człowiek musi zjeść. No, ma jakieś psychiczne, ale nie ma zupełnie potrzeb żadnych duchowych. To jest redukcja. Tak człowiek będzie zamknięty na rzeczywistość duchową. A rzeczywistość duchowa nam towarzyszy. No to, że my się tutaj spotykamy, Szanowni Państwo, że ten film dojdzie, czy że słowem się posługujemy, to ma wymiar duchowy, bo przekraczamy siebie. Zwierzę nie ma tej zdolności. My potrafimy sobie przekazać rzeczywistość. Ja mogę przekazać o tym, co może komuś nie wiedział z mojego życia, czy jakieś doświadczenie i odwrotnie. I to jest wymiar duchowy człowieka. To jest ta poszerzona prawda o człowieku. Jeśli chodzi dla tej, co ogranicza ten wymiar właśnie personalizmu klasycznego takiego spojrzenia. Jeśli wychowanie nie jest prowadzeniem do pełnej wolności osoby. Kiedy to nie jest pełne osoby, kiedy nie ma odniesienia właśnie do wartości.
wyboru. To nie jest wolność, tak jak się często od. Nie, wolność jest zawsze do braci. I to było właśnie w kulturze greckiej bardzo mocno podkreślane. Nie chcesz mógł używać słów, bo bycie na ulicach czasem widzimy właśnie to fałszywe pojęcie wolności. To jest oszustwo. To nie jest personalistyczne. Następny punkt. Jeśli widoczna jest duża instrumentalizacja zarówno procesu, jak i instytucji wychowawczych, a szkoła jest ubezwłasnowolniona i zaprogramowana ideologicznie. To jest też punkt, który sprawia, że no to wychowanie personalistyczne, koncentrując się na dobrą osobę, się nie realizuje. To jest jakaś ideologia, jakaś, nie wiem, socjalizacja, ale na pewno o dobrą osobę schodzi na dalszy plan. Wychowawcy, jeśli tak szkoła funkcjonuje ideologicznie, czy wychowawcy, nauczyciele, czy nawet rodzice, mogą być sprowadzeni tylko do roli przekazili wiedzy, do egzekutorów jakiejś wiedzy. I takie wychowanie bez ukoncentrowania właśnie się na przede wszystkim, że mamy poznać prawdę, staje się antywychowaniem, gdyż nie prowadzi do pełnego rozwoju osoby. Właśnie w autonomii osoby człowieka jest wpisana wolność do stopniowego poznania prawdy i dobra. Jest tutaj z tym związana też także wolność wyborów, które muszą być właśnie dokonywane zgodnie z uprzednim poznaniem, pewnym poznaniem. Więc jeśli wychowanie z góry jest jakieś zideologizowane, zinstrumentalizowane, że służy czemuś, nie wiem, jakiemuś dobru innemu niż przede wszystkim podmiot samej osoby, te wybory mogą być ograniczone, bo się zupełnie nie dokonać. A nawet może być takie wychowanie, że no nie pozwólmy wybierać rodzicom, dzieciom, bo mogą źle wybrać. Bo mogą źle wybrać. Instytucja, czy ktoś, kto ma wpływ na ideologię, my wiemy lepiej. Oczywiście podłoże takiego wychowania nie jest troska tak naprawdę człowiek, tylko raczej lęk, że człowiek nie mógłby wybrać właściwie. I tutaj, Szanowni Państwo, kiedyś trafiłem na taki wykład na Katolickim Uniwersytecie. Pamiętam, był profesor ze Stanów Zjednoczonych i mówił, co to jest idea katolickiego wychowania właśnie, tego klasycznego katolickiego wychowania. I wiecie, co on zrobił na początek? Tutaj nie ma przedstaw. Wyświetlił taką kolumnadę, szereg kolumn i ruiny dookoła. Mówi, te kolumny jeszcze są sprzed czasów Chrystusa. Nie wiem, skąd to było. I mówi, wszystko padło, bo to jest moment ten sejsmiczny. A kolumny dumnie stoją. Rzeczywiście robi to wrażenie. Nie wiem, czy to spektry było, czy skąd ten obraz. I mówi, coś takiego jest z ideą właśnie klasycznego chrześcijańskiego czy katolickiego uniwersytetu. Mówi, tajemnica tej kolumny było to, że ona była podzielona na segmenty i były takie kule. Jak było trzęsienie ziemi, to ona chodziła jak baletnica, ale zawsze siła ciążona ją pilnowała. I do dzisiaj stoi. A co było zaproponowane? To widzimy też wychowanie, jakąś ideologią. To równego. Co dzisiaj zostało no, z systemu wychowania komunistycznego, gdzie w szkole śpiewano międzynarodowe części, jak hymn polski. Coś takiego właśnie tutaj myślę, że tym mechanizmem personalistycznym, że godność osoby jest jego podłoże, jest bardzo mocno obecne. To można jeszcze inaczej tutaj powiedzieć, że skutki takiego wychowania, bo ten moment, że zdarza się, tutaj Katański pięknie wypunktował. I mówi, skutki takiego wychowania to spłycenie treści i procesów nauczania i wychowania. Zabicie uczniów uchowania pasji poznawczych, poderwanie zaufania w jakichkolwiek struktur społecznych, osłabienie uczucia sensu i celu życia, zniechęcenie do czegokolwiek poza używaniem. Poza używaniem. Człowiek, który gdzieś tutaj doświadczył go, nie jest otwarty na prawdę osoby, bardzo często ma jedyną rzecz używać. To chyba w 2011 rok jeden z socjologów zauważył, że
przykład wiele osób, to się wiele razy zdarzyło, ale jeden taki bardzo, bardzo wyraźnie to widzę, bo to jakiś inżynier był naprawdę, człowiek bogaty, zamożny, żona Polka, to się nazywa, rodzina Forsberry. No, wspaniale. Tutaj żona spod Rzeszowa pochodzi. Zaprosili mnie zresztą jeden raz do domu i kiedyś już odjeżdżam, a on woła jakiegoś chłopaka. Mówi, jeszcze chcę z nim, okazuje się chłopak, student, medycynę studiował. Jak to usunę studia, czyli taki letni domek im naprawił, coś tam jeszcze, coś pomalował. I on wozi, nie wiedzie co pyta. Skąd wybierzecie mi pracę? Walifrowe, nikogo nie mówię, masz o myśli, nie tyle. No, motywacja dla nas jest prosta, ale oni tego nie muszą, żeby pójść na studia, skończyć i jechać do obcego kraju. Jeśli już to albo jest starsza, to nawet biorą pożyczki, bo sam spotykam młodych ludzi, nawet tutaj grudnie studiujących medycynę z tamtych, właśnie ze Skandynawii. Jeszcze lepiej to opisuje taki przykład, który się zdarzył w Finlandii mojemu koledze. Otóż postanowili zabrać na wycieczkę młodzież z Finlandii, a że to też ksiądz, to ksiądz Krzywcze, on też myślę, że zdanie nazwisko, niedawno nawet opowiadał to na jednej rekolekcji. I zorganizowali wycieczkę do Włoch. I we Włoszech zaprosili do klasztoru tradycyjnego, w klasztorze klauzurowym spotkania. I słuchajcie, na tym spotkaniu ta młodzież zaczęli płakać i oni wiedzą, co się dzieje. I myślę, że to wszyscy byli chrześcijanie, bo już nie znam kontekstu dokładnie. I on mówi, co się stało? Mówi, słuchaj, powiedz nam, jak to jest. Mówimy, wszystko możemy, podróżować, żyć jak chcemy, seks i tak dalej. A te dziewczyny siedzą tam zamknięte i one są szczęśliwe, a my nie. A my nie. Bo wrócę to też jeszcze tutaj właśnie po tej myśli, to pięknie też pokazuje Wiktor Frankl, ja już o tym mówiłem w innym wykładzie. Mianowicie on zauważył, to go dotknęło, że jak wezwolili obóz zagłady, to słuchajcie, ludzie się nie cieszyli. Zupełnie się nie cieszyli. Ja mówię, kiedy człowiek odzyskuje, to temu może się cieszyć. No kiedy poznaje sens swojego życia. A sens naszego życia nie poznamy tylko przez to, że muszę coś zrobić. To są rzeczy o wiele głębsze. Trzeba wrócić właśnie do tego pytania, które Grecy sobie stawiali. Co to znaczy być pięknym człowiekiem? Co to znaczy, czym jest prawda? Jak ją poznać? To witam serdecznie. Pójdźmy, szanowni Państwo, proszę jeszcze dalej. Tutaj, żeby podkreślić tę osobową tą godność, oczywiście tutaj filozofia, na przykład doktor realistyczny, bardzo mocno to podkreśla. Mówi o potencjalności człowieka. Że człowiek jest pewien jakby nieskończonym, spotencjalizowanym. Że jakby z natury potrzebujemy wychowania, żeby osiągnąć swoją pełnię. Bo co z tego, że ktoś ma genialnie, jest godny muzykiem i tak dalej, jak musi wydatkowania muzycznego. Albo będzie świetnym patriotą, ale nigdy mu nie powiemy, jaka jest prawdziwa historia. Podano jakąś ideologię. Nie osiągnie, nie rozwinie się. I tutaj Frank mówi taką jedną rzecz, że osoba ludzka ma tak wielką godność i siłę w sobie nosi, że człowiek zachowuje swoją podmiotowość zawsze. On decyduje. Nawet w sytuacji nerwicy. Nawet w sytuacji nerwicy on mówi tak i to potwierdza badaniami, człowiek może zarówno przyjąć jakieś najgorsze nałogi, najgorszy upadek, ale może też wyrwać się do największych swoich osiągnięć, wyrwać się w kierunku prawdy i dobra. Wracamy tutaj jeszcze, więc w wychowaniu klasycznym, wychowaniu właśnie tutaj, które mocno też profesjonalizmu nawiązuje, cel osoby doskonalić siebie. Osoba ludzka jest wartością najwyższą, bezwzględną. Ona posiada wartość sama przez się. Ma także swój cel. Celem tutaj, w tym wypadku osoby, jest doskonalenie swojego istnienia. Nie może być nigdy środkiem do celu, do jakiegoś lepszego społeczeństwa, jeśli
zaś osoba staje się coraz lepsza, znająca prawdę, żyjąca w prawdzie, wtedy oczywiście ma to szalone odniesienie dla relacji i społeczeństwa. Tutaj się mówi Państwo w personalistycznym podejściu do wychowania. Przyjmuje się zasadę pomocniczości. Wspomniałem, że wychowawca w tym duchu klasycznym, czy personalistycznym, czy nawet nauczyciel, to jest ktoś, kto nie kształtuje. Chociaż to jest ciekawe, że starożytni Grecy mówili o wychowaniu, że to jest sztuka sztuk. Bo mówią tak, jak weźmiesz skałę, marmur, i poznasz, jak używać buto, zawsze będziesz tak samo miał taką samą, jakby opór materii. Poznasz to prawo. Ale weźmiesz ucznia, nawet twoje dziecko, jedno, drugie, zawsze jest inne. Zawsze osoba jest niepowtarzalna i wymyka się prawo. I nazywano to sztuką sztuk wychowywać. Niekoniecznie to były stany plonu. Bardzo często się przypatrza, słyszę o wyścigu dzieci uczynie. Jak się tak jest parę godzin w szkole, nie rozmykała się, to ma to swój ciężar. Ale klasyczne, no i sztuka sztuk wychowania. Ale tutaj chcę powiedzieć, że nie polega to na tym, co się teraz mówi, kształtujemy, czy my tworzymy. Na przykład ciekawą rzecz, że w Szwecji, może do tego, tak gdzieś od 60. lat, wyrzucono zupełnie słowo wychowanie. Używa się raczej kształtowanie, nawet formacja, ale nie wychowanie, bo to jest ideologiczne podejście. Jakąś wychowujesz, to rzuca swoją ideologię. Ale troszkę wybiegam. Więc wychowawca stymuluje raczej, można tak powiedzieć, stymuluje wychowanka, żeby on przyjął wartości kultury wychowującej, czy narodowej, czy żeby przyjął to, co objawia mu się jako słuszne, prawdziwe, żeby byłby ten po prostu on sam sobie integralny i żeby mógł rozwijać swoje potencjalności. Oczywiście to jest właśnie w tym aspekcie osoby dążenie do doskonałości, rozwijanie swojej potencjalności. To się wpisuje w wychowanie. Do tego wychowanie też ma prowadzić, że w końcu człowiek sam bierze odpowiedzialność za ten rozwój. Bo tylko w ten sposób, kiedy człowiek dobrowolnie otwiera się na wartości, rozwija swoje potencjalności, może stać się dojrzałą osobowością. Wychowawca nie może zastąpić tutaj podmiotu w jego właśnie aktywności. Może mu pomóc. Może tą aktywność, jak wiem, stymulować, tworzyć warunki. Może być tak zwanym pośrednikiem kultury wychowawczej. Często mówimy o tym, że ktoś ma taki pazur pedagogiczny. Że młodzież jakoś czy jest przekonywujący. To właśnie jest to. I tutaj w tak właśnie widzianym wychowaniu kultura, bo zawsze też wychowanie odbywa się w odniesieniu do odpowiedniej kultury. Nawet nasz język i tak dalej, to bardzo mocno przyjmujemy. Przecież od dziecka, ucząc się języka, nie zaczynamy studiować gramatyki. Po prostu naśladujemy kulturę otoczenia nas, rodziców czy innych. Nieświadomie robimy to w każdym innym wymiarze. I tutaj kultura rolę pełni pośrednika. Jednak nie celu wychowania. To osoba jest celem, ona jest podmiotem. Kultura ma spełniać to właśnie swoje zadanie wtedy, kiedy umożliwia najwyższy rozwój osobowego podmiotu. Więc personalistyczne wychowanie jest wezwaniem, takim nieustannym apelem do wyboru dobra i jego realizacji. Do poznania też prawdy, do umiejętności poszukiwania dobra, do dążenia za nim. Wychowanie w ten sposób widzialne stwarza warunki wyzwalające właśnie te potencjalności człowieka. Tutaj jest szereg przykładów, mamy na pewno takich pedagogów. Spotkaliśmy w życiu, z którymi mówimy, że gdybym nie spotkał, to bym nie osiągnął tego, nie poszedłbym. Ja mieszkam w takiej okolicy, gdzie działała Anna Nagórska, koło Zakrychowa. Ileż tam ludzi? I długo z Krótki, z Pod Baranami, w Krakowie.
inicjatywy samoobrażowania. Prosta kobieta. Jakie ona miała intuicję? Jak ona stosowała tą zasadę? Ona nawet jak się do proboszcza, bo nie wie, żeby poszedł pomógł, bo jest bieda, tylko mówi, kupił beczkę na kapustę. Bo jakby to kupił, jak miał ktoś beczkę, to sobie to pracował. I szereg innych. Wyzwolić potencjalności wychowanka. To jest, mówię tutaj, personalistyczne podejście do wychowania bardzo mocno podkreślane. Tutaj w tym podejściu jest też ważna bardzo postawa wobec wartości. Postawa właśnie wychowanka na to, żeby doprowadzić do takiej, żeby on otworzył się na wartości, które ubogacą jego wnętrze. I aby na końcu czyniły go samego zdolnym do wyboru i współtworzenia. Dlatego wrócę tutaj, nie może się to odbywać na jakiejś zasadzie tylko presji. Oczywiście odpowiedzialność jest ważna, ale wrócę do tej kolumnany. Zawsze w tym personalistycznym wychowaniu, czy katolickim, czy chrześcijańskim jeszcze szerzej, czy w ogóle klasycznym, jest ważny pewien bilan, balans. Żeby człowiek mógł po wskazywany kierunek i sam dochodzić do rzeczy słusznych. Żadna grupa społeczna, państwowa, partyjna nie może panować w zupełności tak nad wychowaniem, że poporządkując jakiegoś dobrowolnemu, wybranemu celu. Ustalamy cel, mamy jakąś wizję i tak robimy. Nie może tworzyć z punktu widzenia właśnie tego personalistycznego swoistej koncepcji dobra wspólnego. Tutaj ciekawa dyskusja jest taką, kiedyś znalazłem, była w 2012 roku w Szwecji. Otóż właśnie w kontekście tej zasady pomocniczości personalistycznej w szwedzkim parlamencie Modern Party, to znaczy partia nowoczesna, dyskutowano, jakie społeczeństwo należy wspierać, jakiemu społeczeństwu należy pomóc. I Josta Halosten, Szwedka, napisał taki artykuł, on Sigmund został wydrukowany, jest takie czasopismo w Szwecji, i wykazuje błąd tego typu myślenia. Bo mówi tak, personalistyczne społeczeństwo nie powstaje od góry, że będziemy wspierać nas, a tamtych nie, ale powstaje od dołu. Patrzymy społeczeństwo od dołu. Najpierw jest właśnie osoba, potem jest rodzina, potem może jest gmina, może województwo i władza jest wiesz, i w tej strony patrzy się, żeby pomóc temu, co najpodobniej się pojawia. Nie, na przykład jak w Szwecji to jest później obecne dość dobrze, nie możemy jako księża wejść i nauczać religii, bo oficjalnie idea państwa jest taka, że szkoła religii, jeśli jest, to nie może być nauczana z punktu widzenia danego wyznania czy danej religii. Nikt w ten sposób też, to się myślę, że jest bardzo ważne, nie ma prawa pomijać uprawnień rodziców, domagać się tego prawa dla siebie z zaprzeczeniem ich praw. Jeśli wychowujemy dzieci, to na zasadzie takiej, że pomagamy rodzicom. Zasada pomocniczości w ten sposób personalistyczna zabezpiecza przed tym przymusem państwa. Więc państwo z drugiej strony tutaj też nie może powiedzieć, poróbcie co chcecie i tak dalej, tylko państwo zabezpiecza spójność państwa. Model wychowania, jaki państwo wybiera, on też wyrasta z pewnego historycznego doświadczenia. Na przykład nie możemy narzucić, nie macie prawa do religii czy coś takiego, bo mamy inną ideę, wizję, albo do innego kraju czy inne czynniki zastosować. Otóż najpierw jest to, czym naród tam żyje, co tworzy jego kulturę. I po tej linii buduje się w tej mniejszej społeczności wychowawczej właśnie tę personalną myśl, właśnie wychowawczą się, mówimy tutaj o pomocniczości państwa. Jan Paweł II podkreśla bardzo mocno, że bezpośrednimi wychowawcami swoich dzieci na pierwszym miejscu są oczywiście rodzice. Tutaj w dziele tym wychowania są podstawowymi wychowawcami. Rodzice dzielą się zadaniem wychowania z innymi ludźmi, z instytucjami, takimi jak Kościół, państwo, ale na zasadzie pomocniczości
Też w ten sposób widzę, że mam prawo szansę zrealizować się bardziej widłowy rozwój ich dzieci. Oczywiście, szanowni Państwo, no, to jest też w klasyce tutaj systemu wychowawczego bardzo jasne. Przecież te dobra, które otrzymujemy z domu rodzinnego, są bardzo cenne, ale one są niewystarczające. Bo przecież kulturę narodową, wykształcenie nie zapewni nam tego wszystkiego dom rodziny. Tylko musimy być potem wsparci właśnie przez Państwo, przez instytucje, które mają większą siłę. Tutaj te instytucje, czy inni ludzie wychowawczy, pełnią wtedy dobrze swoją rolę z punktu widzenia zasady personalistycznej, też nauki Kała Kościoła, kiedy mają świadomość, że swoje funkcje pełnią w zastępstwie rodziców. To czasem też się zapomina. W oparciu o ich zgodę. Pierwszymi wychowawcami, właśnie to brzmi bardzo mocno u Jana Pawła, są rodzice. Krótko tylko dotknę jeszcze koncepcji, to jest związane z klasycznym wychowaniem, to jest nurtem personalistycznym, filozofii realistycznej. A więc koncepcja człowieka wypracowana w filozofii realistycznej ujmuje byt ludzki w kategoriach bytu osobowego. Bez osoby nie istniałyby uprawnienia do wychowania i edukacji. Co najwyżej moglibyśmy być stresowani, ale trudno mówić o wychowaniu czy edukacji. I tutaj Thomas Aquino mówił, że w człowieku widać ten fakt spotencjalizowania człowieka. To przysługuje mu ta potencjalność jako bytowi ludzkiemu. To jest dążenie natury ludzkiej do osiągnięcia swojego rozwoju. Przez to spotencjalizowanie się następuje rozwój. Człowiek osiąga pełnię. I to nie chodzi tylko tutaj o niebo, ale jakby nieustanne przekraczanie siebie dosłownie, transcendowanie, można to w innym wymiarze mówić. Poznajemy inny język, poznajemy jakąś wiedzę, którą jesteśmy. Przekraczamy zastany czas. Jeśli nam ktoś to zatrzyma, to nas po prostu zobaczy. Taka jest natura człowieka. Właśnie z tym potencjalnością tego związane jest doskonalenie się w życiu osobowym. I wychowanie, edukacja, które ma rozwinąć tą potencjalność, ono właśnie służy, jest środkiem do pełni życia osobowego. Takie dopiero życie, potencjonalizowane, przenikane miłością, twórczością, religią, przez którą osoba ostatecznie dochodzi do pełni swojego bytu, ze sprawą tutaj nadprzyrodzonej pomocy Boga, ten film o tym, kiedy człowiek otwiera się, jeśli jest wierzący, na te cnoty, wiarę, nadzieję i miłość, kiedy ma dostęp do tego, mówię, to też nazwy są bardzo głębokie, na zbawienie, to, że nawet samą śmierci nie zabierze mu prawdy jego życia. Że to nie jest tylko teoria, ale że jest jeden człowiek, który zbawił, czyli zbawił śmierć. To jest dla człowieka rozwijające. Wtedy jak ten starzec pytał, nie, jeśli oni wiedzą, kto jest dalej, to pozwólmy. To na tym zbudowane jest ta zdrowie, można psychiczne powiedzieć, w dużej mieści, części człowieka. Bo to jest główne, centralne pytanie w nas. I coś jeszcze mogę powiedzieć. Jest edukacja i prawo do niej, wychowanie, jest uprawnieniem człowieka do doskonalenia swojego poznania, doskonalenia swojej miłości, postępowania, doskonalenia twórczości i także doskonalenia swojej religijności, czyli swojej wiary. Na jakiej mocy? Na tej mocy, że jesteśmy osobami. Że jeśli nie idziemy, nie przekraczamy, nie wchodzimy w poznanie, to człowiek jakby wyrzeka się tego, co jest jego istotą, że aż do końca naszych dni jesteśmy wezwani do potencjonalizowania potencjalizowania naszego bytu, do przekraczania siebie. Doskonałość tutaj jest celem. To jest ta miara wychowania, miara edukacji, porządku i personalistycznym, i klasycznym. Tomasz Święty będzie pod Święty Tomasz, że wszystkie sztuki i nauki są przyporządkowane do jednego celu, do dobra człowieka
a dobro polega to na jego szczęściu. To jest właśnie taka charakterystyka też edukacji katolickiej. Człowiek szuka szczęścia. Nie wykonywać człowieka, to znaczy nie czynić go szczęśliwym. A co jest mianą tego szczęścia? No zjem dobry obiad, mogę zjeść jeszcze lepszy obiad. Nie. Osiągnę coś jeszcze więcej, coś mogę osiągnąć. I ostatecznie dla pełnia szczęścia jest w Bogu. To jest nierozumowanie filozoficzne, ale u świętego Tomasza to można to wyczytać. I ostatecznie to by pozostało tylko rozumowanie i nie wnosiłoby takiego ożywczego, takiej siły do właśnie personalizmu, do tego osobowego patrzenia na człowieka, gdyby ta osoba zanikała. A chrześcijaństwo wnosi to, co nawet co Grecy nie mieli, że ten mur ciemnej śmierci został pokonany. I tutaj dlatego mówię, na początku mówiłem, że system nawet prawny, żydowski, cudowny, do dzisiaj zamknął się przed całą tą edukacją humanistyczną w Grecji, przed Grecją wypracowaną, a Kościół się dzięki objawieniu, dzięki temu, że dostrzegano, ojcowie Kościoła to dostrzegali, w myśli to dostrzegamy, że prawda natury ludzkiej jest wcześniejsza niż wszelkie denominacje. I samą podstawą tego jest właśnie tego toku myślenia, jest ta godność osoby ludzkiej. Najgroźniejszym błędem tutaj wychowawczym, byśmy powiedzieli, wychowaniu, jest oderwanie człowieka od właściwego jemu osobie celu. Dzieje się tak, gdy edukacja poddana jest procesowi alienacji i zamienia się w swoistą technologię, a więc to już mówiłem, nie wychowujemy, kształtujemy zasoby ludzkie. Albo kształtujemy jakieś, nie wiem, kogoś, kto ma jakąś ideologiczną funkcję spełnić, jakiegoś ideologicznego projektu. Zalecza ich celu na przykład użycia zasobów ludzkich do realizacji najczęściej jakiegoś utopijnego celu. Tak pojęta edukacja nie kształci człowieka, nie realizuje jego dobra, lecz produkuje robotników, inteligentnością, kogo chcemy. Może produkować nawet członków klasy jakiejś społecznej, Europejczyków, załóżmy. Ale na pewno nie jest zanurzona w ten mur, żeby przełatowała godność i tą wspaniałość, geniusz osoby. To jest takie dotknięcie niektórych tematów, nieudolne, natomiast chcę przejść wobec tego, żebyśmy mieli pewną, nie tylko taką teoretyczną, ale bardziej może na praktycznym systemie, jakby inną miarę tego doświadczenia. I tą miarą jest system wychowania i edukacji w modelu szwedzkim. Otóż to jest bardzo ciekawa historia. Ja sam byłem na wiele lat, ale będzie dopiero kiedy miałem materiały i miałem czas, żeby napisać taką książkę na ten temat, znaczy edukowania edukacji. Wtedy pewne rzeczy inaczej mocniej można powiedzieć zadoczyłem. Chciałbym wtedy ich przytoczyć. Mam jeszcze chwilę czasu, szanowni Państwo. Otóż każdy system pedagogiczny nie bierze się z powietrza. Powodują go jakieś napięcia, sytuacje i tak dalej. I wtedy zazwyczaj jakiś genialny człowiek po prostu jakby uchwyca to i w ten sposób powstaje jakiś system. Czy jakieś nawet szkoła, czy sposób, no wiemy przecież, mamy tego przykładu bardzo dużo. Chociażby i Korczak, chociażby Jan Bosko, nie widząc gdzieś ulicy, z prewencja. Co było takiego w Szwecji? Otóż w Szwecji system kształcenia edukacji jest bardzo mocno związany z kościołem luterańskim. W jaki sposób? Otóż można to bardzo łatwo zobaczyć, nawet jak weźmiemy, to jest chyba nawet po angielsku, pewne historie edukacji w Szwecji, to można znaleźć nawet bo tam bardzo dobrze jest dostęp do wielu rzeczy przez internet, na tak zwanym na Skolverket, na stronach Urzędu do Spraw Edukacji i Wychowania Szwedzkiego, to nas dziwi, że na przykład do 1957 roku inspektor, powiedzmy, na danym terenie, gdzie są gimnazja, do poziomu gimnazjum odpowiadany za edukację, to był biskup luterański. A jeśli chodzi o szkolnictwo podstawowe, to proszę, tak było
VII kolonii. I tutaj cała historia Szwecji jest bardzo mocno związana właśnie z wychowawczą działalnością edukacyjną, działalnością kościoła. Ta działalność może być troszkę inaczej. U nas na przykład patrzymy w historię wychowania, szczególnie w okresie oświecenia, Komisji Edukacji Narodowej, Karanego Światy. W Szwecji tego nie było. Tam główną ideą, jaką właśnie Kościół starał się prowadzić i wychowywać ludzi, to było doprowadzić człowieka do tego konfirmation, czyli do konfirmacji, czyli do tego, co my nazywamy wierzmowaniem, bo w Szwecji nawet Kościół ukraiński nie jest to sakramentem. I teraz, co trzeba było zrobić, żeby człowiek mógł mieć tą konfirmację? Otóż była istotna znajomość małego katechizmu Lutra. To jest katechizm obowiązek. Pamiętajmy, szanowni państwo, że głową kościoła szwedzkiego jest król. I to się bardzo ładnie wspiera. Żeby na przykład człowiek mógł, nie wiem, wziąć ślub i tak dalej, to my znamy na przykład praktykę w naszym wymiarze, chodzimy po kolędzie i rozmawiamy z dziećmi, a teraz towarzyskie jest wizyta. Natomiast w Szwecji było tak to mocne, że nie można było na przykład się ożenić nieraz, kiedy ktoś nie znał właśnie egzaminu rocznego z katechizmu małego Lutra. A żeby znać katechizm, no to trzeba było umieć czytać. W związku z tym, właśnie tutaj przy nadłożeniu państwa króla, Kościół szwedzki podjął bardzo duży, wielki wysiłek alfabetyzacji społeczeństwa. Mówiłem już, że to miało ten taki dziwny dla nas moment, że bardzo duża ludzi, największa liczba osób w Europie wtedy, w tym okresie umiała czytać, ale niewielu umiało pisać. To nie było takie koniecznie. I tutaj, aż do końca XX wieku, szwedzki kościół był oficjalnie kościołem państwowym. Największym jego zwierzchnikiem był król. Ten model wychowania, właśnie taki w połączeniu z państwem, był jedynym modelem przez długie wieki. W Szwecji nie znano, zwłaszcza szwedzki kościół, nie znał jakiejś pracy wychowawczej, edukacyjnej, innej niż połączenie z państwem. Nie tworzył własnych instytucji. To też powodowało, że była duża jedność właśnie wychowania oraz instytucji. To jest taki kulturowy, niewątpliwy wyznacznik. My mieliśmy różne szkoły, różne zakony tworzymy. W Szwecji państwo i kościół tutaj przez wieki działają w jednym jakby nurcie. Co jeszcze z takiego istotne? Że to było ujednolicone i w związku z tym, że król jest głową kościoła, także ukraińskiego, było podporządkowane władze państwowej. Dopiero w 2000 roku nastąpił ten rozdział. To tak taki rys. Jeszcze tylko powiem, że aż do końca XIX wieku państwo czy władza świecka nie interesowała się wychowaniem religii. Zainteresowanie właśnie lekcją religii i tak dalej, wychowaniem tym, że dzisiaj w szwedzkiej polskiej szkole odrzucony jest, że wychowanie w ogóle takie prowadzone przez instytucje, nie tylko szkołę, model wychowania religijnego, tak zwanego konfesyjnego. My nawet sobie trudno sobie wyobrazić, bo przecież jeśli my idziemy do szkoły i ksiądz czy coś, to o czym będę mówił, a jak kościół uczy. W Szwecji tego nie wolno. Otóż wprowadzono taki model nauczania religii, nie z punktu religii. Państwo decyduje o tym, co jest nauczane na lekcjach religii. I szanowni państwo, tu nie ma, można powiedzieć, to są tylko względy ideologiczne, nie ma to nic wspólnego z religią, zarówno chrześcijanie, katolicy na przykład, czy Żydzi tworzą niezależnie od tego, czy w niedzielę, czy w innym czasie swój system własny właśnie uczenia religii. I tutaj w miarę się rola ideologii jako wyznacznika wychowania i edukacji w Szwecji. Pierwotnie to, że właśnie to państwo zadecydowało o religii, było podyktowane nie względami ideologicznymi raczej, tylko było szereg denominacji, konfesji i straszny bałagan powstał. I wtedy, żeby to ujednolicić, państwo mówi, dobrze, my zadecydujemy. Sytuacja się zmienia dopiero w latach 60. XX wieku. Tutaj w
tym czasie, to już właściwie od 50. lat, pojawiły się w Szwecji bardzo mocne idee nieprzychylne, czy niewychodzące się, czy nieprzychylne chrześcijaństwu zwłaszcza, a więc także pojęciu klasycznej edukacji. To w tym czasie na przykład zaczęto kwestionować ten sam termin wychowanie, ubóstwa. W ogóle to trudno znaleźć dzisiaj w szwedzkiej literaturze takie słowo. Co kwestionowano? No więc zakwestionowano system wychowania wywożący się z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Uważano go za burżuazyjny. Tak przynajmniej mówili socjaldemokraci, właśnie główni politycy Kościoła, znaczy główni politycy jak w państwie szwedzkim. Z drugiej jednak strony podtrzymywali, chcieli, mówiono Kościół i państwo, co inno, ale aż do końca XX wieku podtrzymywano to właśnie, że pan Kościół był państwowy. Tak chodziło o też o kontrolę, chodziło o to, jak ja mówię, na podstawie źródeł, to nie jest coś, co sam wymyślam w tej chwili, szanowni państwo, że niezależny Kościół mógłby stać się konkurentem oficjalnym ideologii. I w związku z tym ustawiono właśnie tak religię, o tak zwaną ustawę o niestronniczym nauczaniu religii. Czyli żaden Kościół tak naprawdę nie może nauczać religii zgodnie ze swoją doktryną. To w 1962 roku to zrobiono. Więc od tego czasu już za lekcję religii nie jest odpowiedzialny bezpośrednio Kościół, ale to się staje zwykły przedmiot. Tłumaczy się to tym, że właśnie tutaj chodzi też o jedność, o taką edukacyjną państwa. Oczywiście to oznacza czynniki szersze, znacznie szersze, bo tak samo w Szwecji do dzisiaj nie ma zgody na przykład na nauczanie domowe, na zwane konsuli. Ja znam ludzi, którzy chcieli, nie zgadzali się, nie chcieli, by przybyli do Szwecji na Włochów i ten model zupełnie nie odpowiadał im. Nie mogli prowadzić nauczania domowego w szkole, właśnie w Szwecji. I tak jak dzieci nie było w Szwecji, nie prowadzili to w oparciu, mieli tak naprawdę swoją ambasadę i instytucje włoskie obecne w szkole. Edukacja tutaj, jak się odbywała przy wychowaniu? Przybrała bardzo progresywny, postawiono na nowoczesność, metody eksperymentalne. Skoncentrowano się na obiektywności, na swoistej ideologii nowoczesności. To bardzo jest wyraźne. Deklaratywnie tutaj przyjmowano zasady właśnie zachodniego humanizmu, ale bardzo mocne napięcia powstały co do etyki chrześcijańskiej. Opracowano jeden model właśnie wychowania tego wychowawczy państwa szwedzkiego i w tym modelu jest zawarte, że taki absurd, że z jednej strony my dziedziczymy właśnie ten humanistyczny model europejski czy chrześcijański nawet, to deklaratywnie jest, a z drugiej strony w szkole nauczając wychowawcy nie może się oprzeć na jakimś jednym systemie etycznym. Nie można na przykład nauczać 10 przykazań. Absolutnie zabronione to jest. To ma konsekwencje z tym, że właśnie też jest duży problem z, właśnie tutaj z lekcją katechezy. Nie można się określić z jednym systemem etycznym. To są nie kolejne takie znaczy. Widzimy, jak to kontrastuje z tym, co mówiliśmy o tej personalistycznym podejściu czy etycznym. Tutaj kwestia prawdy i tak dalej. Czy oceny tego, czy to jest prawdziwe, zupełnie tego się nie bierze pod uwagę. W związku z tym powstaje pytanie w szwedzkim, taki jest Sven Hartmann, to nie ten nasz Hartmann znany, tylko pedagog szwedzki, który mówi, jest coś mówi zdumiewającego, coś mówi najbardziej nierozsądnego ze strony pedagogów wychowania szwedzkim na sposób postawiony, gdzie nie można żadnego systemu etycznego przyjąć, bo wobec tego, jakie wartości stosować w szkole, co jest dobre, w porządku, jaka moralność. I wiecie co? W Szwecji. W Szwecji jest wymyślono tak zwane wartości wedygru, czyli wartości podstawowe. Skąd je wierzą pedagodzy? Z ministerstwa musi po naszemu wydzieli edukacji. To będzie równość, równość płci, to wszystko tak szybko to przebiegam, bo czas widzę leci nieuchronnie. I Sven Hartmann, Szwed, świetną historię pedagogów napisał. Zresztą miałem okazję go spotkać kilka razy. Już teraz jest emerytem. Myślę, że jeszcze żyje.
coś najbardziej niemądrego. I on także mówi, że to jest też w Szwecji zakorzenione, bo on mi od 100 lat na przykład w procesie edukacji nauczycieli w Szwecji nie ma czegoś takiego jak etyka nauczycielska. Nie ma. Mimo nawet jeśli było wychowanie bardzo takie katolickie, do tego stopnia, że słuchajcie, ja czytałem, to byłem zdumiony, bo tam jak ktoś chodził do kościoła, to policjant szedł i pytał, i to profesor nam mówił na uczelni, dlaczego nie mają okna odsłaniane? Bo jak zasłanić, ma sobie to ukryć. I policjant chodził i patrzył. Ja nie wiem, patrzył, czy się mówił, ale jak ktoś do kościoła nie chodził, to policja go mogła zapytać. Tak to było ustawione. My mamy prymat papieża, zupełnie inny koncept. I teraz jak wyjaśnić to, że oni tak długo nie potrzebowali tego, a stosowali bardzo też mocne, rygorystyczne, te moralistyczne zakłady ewangeliczne. Że słuchajcie, szanowni Państwo, Szwecja na przykład w okresie II wojny światowej, kiedy Finowie byli atakowani, przecież tam masę dzieci, rodzin znalazło schronienie nie w przytułkach, nie jak dzisiaj tam gdzieś w tych, ale w rodzinach szwedzkich. Te rodziny były bardzo mocne. Skąd to się brało? Otóż zasady w tym duchu, że król za tym stał, to było tak mocno, że one są jedynie niepotrzebne nam, żeby powiedzmy przestrzegać zasad ewangelicznych, żeby nie kraść jakiegoś systemu. Po prostu tak jest. Po prostu tak jest. Na tej zasadzie to przyjmowano. Tak to przynajmniej chyba usłyszałem, jak pan ostatecznie czytałem, ale on widzi to jako brak. I teraz to miejsce, w okresie industrializacji, kiedy przemieścili się duże masy ludzi, już nie są w swojej wiosce, w swoim środowisku, kiedy powstaje zamieszanie, bo załóżmy, wiedzmy, że kościół luterański jest bardzo podzielony, to nie jest jeden kościół, nie wiem, tam prawosławny, coś. Tam każdy może mieć swój kościół, nie? Ja znam na to, że małżeństwo, zresztą kościół nie wydają, ona jest wielkim kościołem, w drugim to jest pastorami, żeby było ciekawie. I teraz zamieszanie dusze. I bardzo łatwo to przyjęli. Oczywiście, patrząc od strony pedagogii, czy budowy systemu, gdzie szukamy prawdy, gdzie szukamy w ogóle racji bytu, gdzie szukamy wartości tych podstawowych, to co widzimy w systemie tym klasycznym, a więc żebyśmy wychowali tak dziecko, żeby to był roztropny, sprawiedliwy, nie. W tym sensie mówimy tutaj, nie. Tutaj to gdzieś znika. Tutaj po jakiś czas urzędu przyślą na przykład, według jakiej wartości należy dzieci kształtować i nauczyciel to stosuje w szkole. Pomyśl o niektórych rzeczach, które dzisiaj próbuje się też robić. Nie? Bo to jest, mówię, ten system szwedzki, on też tak mocno jest oparty ideologicznie. Więc cóż tu jeszcze bym dodał? Więc tak widziane wychowanie, taka sytuacja wychowawcza, gdzie jest taka technologizacja wychowania, ona nie jest oparta na humanistycznej wizji ludzkości. To jest ta wizja klasyczna, prawdziwe, dobre, piękne. To jest ta wizja, gdzie podmiotem jest człowiek, a nie tylko, że był dobrym spalaczem, szewcem czy coś takiego. To tutaj też mówi szwedzka badaczka, bardzo mocno o tym pisze. Tutaj taki też inny znacznik, jaki w wychowaniu przyjęto, to jest zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim. W duchu takim demokratycznym, na zasadzie równości. Temu towarzyszy też przy mocy takiej wyznacznik w wychowaniu szwedzkim tolerancja. Nie tolerancji w sensie jej znaczenia tego słowa łacińskiego, że znoszenie zła. Tylko nie oceniania niczego. Mamy zachować wszystkie zasady, wszystkich tolerować, nie oceniać, czy to dobre, czy zło. Wszystko jest równoważne. Czyli zupełne odejście od kryterium prawdy. W pracy wychowawczo-edukacyjnej owocuje to szczególnie uwrażliwieniem na zasadę tolerancji, poszanowania wielokulturowości, przy jednoczesnym braku ocen kultur z punktu widzenia prawdy i wartości. Tutaj Pils, jest taki badacz właśnie szwedzki, mówi, to jest w odniesieniu do kultury i praktyki wychowawczej bolączka szwedzki. Brak tutaj w takim nastawieniu odniesień właśnie personalistycznych, spojrzenia właśnie od strony osoby, godności osoby, człowieka, jego kompetencji.
gdy brak personalistycznej perspektywy wychowania zestawi się z tak zwaną deklarowaną neutralnością światopoglądową i etyczną państwa o charakterze laickim. Tutaj właśnie to jest tak postawione, bo żeby dysydenci bardzo wyraźnie sprzeciwiają się w ten sposób z neutralnością zasadą etyki chrześcijańskiej. Bo mówię, one systemowo nie były w Szwecji wypracowane, nie były ziemi, ale obowiązywały aż do 60. lat bardzo mocno. Brak wyraźnego systemu etycznego skutkuje wyraźnym brakiem jednoznacznych wskazówek, czytelnych ideałów etycznych w szwedzkim wychowaniu czy w szkole. Tego potrzebują bardzo wychowankowie. Nie ma tego. Szwedzka szkoła i nie jest też, nie ma jakiegoś wychowania neutralnego. To znowu powołuje się na tego Svena Hartmana. Szwedzka szkoła nie jest neutralna. Nawet to właśnie do kształcenia nauczycieli, bo samo to, że trzeba przestrzegać pewnej wartości danych przez państwo, to nie jest coś neutralnego. Nie ma tak, że możemy powiedzieć szkole, co chcemy. Tutaj wyjaśnienie może także nie do państwa dać, też to w literaturze jest, że w Szwecji ideami są bardzo pedagodzy przejęci jeszcze ciągle ideami pedagogicznymi Jean-Jacques Rousseau. Tym podstawowym założeniem właściwie jego, mianowicie, o nie wiem, że wiele razy ja sam osobiście spotkałem, bo tam normalnie pracowałem z Włochami, z innymi, byłem w różnych miejscach. Mianowicie, takie podstawowe, że człowiek jest z natury dobry. Psuje go tylko cywilizacja, kultura. Inaczej go psuje cywilizacja i kultura, która jest oparta na kompetencjach rozumu ludzkiego, czyli zupełnie odejście od tego, co mówiliśmy na początku. Kształtowanie pod przemianą poznać prawdę, co jest prawdziwe, dobre. Wielu pedagogów w Szwecji idzie za ideami Rousseau i mówi, że człowiek pozostaje istotą dobrą niezależnie od faktów. W praktyce przekonania takie rodzą charakterystyczny wyznacznik wychowania w Szwecji, tak zwane praktykę swobodnego wychowania, to jest tak zwane friumfustra, by się powiedzieli wychowanie bez sensu. I tutaj można co powiedzieć. To jest w ogóle sprzeczne z ideą wychowania, jakie wypracowała humanistyczna cywilizacja zachodnia. Właśnie tutaj na podstawie greckiej idei wychowawcy, Paidagogosa. Paidagogos to nie jest zapatrzony w linię dziecko i jak co ono przeżywa i tak dalej, żeby go nie stresować. Ale on wie, gdzie go prowadzi. To tak jak przewodnik bym powiedział, które ja czytam literaturę. On nie pozwoli mi zejść ze szlaku, jeśli wie, że ja mogę się zająć. Taka była idea właśnie tego klasycznego wychowania. Stąd też dopuszczano kary, dyscyplinę. Właśnie w szwedzkim wychowaniu brak tego. Wychowanie zgodne z tradycyjnym humanistycznym ideałem oznacza dla wielu pedagogów w Szwecji po prostu indoktrynację, łamanie wolności dziecka. W praktyce wychowawczej pedagodzy się przyjmują postawę bierną. Tam, gdzie, no pisze, ja mówię, mam tu gdzie wyglądała reakcja, po prostu bierna postawa. To jest taka bolączka, to obniża poziom wykształcenia w Szwecji, czy wychowania. Ja sam znam wiele osób, jak tylko mogły, to starają się dzieci postawić do katolickiej szkoły, a jednej szkoły. Pracownicy ambasad bardzo często korzystali ze szkoły francuskiej. Chociaż zwłaszcza czekam już na ambasadę rosyjską, na własne szkolnictwo wewnątrz. Tutaj, z czym to jest związane jeszcze w literaturze, tak można powiedzieć? Mianowicie, szanowni państwo, kwestie związane z wychowaniem, szkolnictwem w Szwecji zostały wpisane do programu Partii Socjaldemokratycznej. Ona rządzi prawie cały czas w Szwecji. Od II wojny światowej. To jest taki też istotny wyznacznik. I tutaj modelem tego wychowania, co chcemy w ten sposób zrobić, uczynić tak mamy znany welfare state, welfare system, nie? Czyli system dobrobytu. Wychowanie, edukacja miała być tylko narzędziem do zrealizowania tego celu. Czyli żeby zrobić szczęśliwe społeczeństwo, dostatnie. Popatrzmy, cały czas, jakbyśmy mieli się o kulturze dziękowania na Paweł
To edukacja miała tylko być narzędziem do tego celu. To doprowadziło się do niekończących reform, dyskusji. Dodatkowo metodologia związana właśnie z indywidualizacją, bo szanowni Państwo, normalnie w klasycznym wychowaniu, właśnie w szkolnictwie, raczej przyjmujemy taką zasadę, w Europie przynajmniej, że widzimy, że dziecko ma potencjalności określone, jest zdolne muzyczne, no to jak najwcześniej staramy się umożliwić. Jeśli jest do języków, czy coś, żeby rozróżnić, nie żeby narzucić, bo to też, jeśli rodzice mają powołanie muzyczne na dziecko z upełnienia i każą dziecku tyle zadać, straszna rzecz. Ale jak mówią pedagodzy, żeby jak najszybciej wsiąść na plus dziecka, to w Szwecji metoda indywidualizacji jest związana z tym, że aż przez, jeśli nie pamiętam, 7 albo 9 lat nie można różnicować dzieci w klasie. Jeśli dziecko ma jakiś defekt, czy coś, w klasie nie będzie. Tak samo pod względem na przykład jego zdolności językowych czy innych. Jest to bardzo ograniczone. Więc metodologia, wiesz, indywidualizacja, ona w centrum stawia ucznia, to czego chciałby się uczyć. To jest też z pewnych nowych nurtów pedagogicznych. To, czego nie chciałby do pedagog prowadzić, ale to dziecko, co chce się uczyć. Takie coś nie sprzyjało przede wszystkim mocno jednej rzeczy. Brak odpowiedzialności. To jest strasznie widoczne w szkołach szwedzkich. Skomplikowało także rolę nauczyciela, ucznia, też to, co my nazywamy dewaluacją. Bardzo takim dużym problemem jest właśnie ocena, bo też nie ma ocen, są oceny opisowe. I tutaj wniosek jest tak, w końcu się nie słyszą, nie Państwo, jak mam przepisy, moje wnioski, ale badaczy szwedzkich. Mianowicie w Szwecji założenia pedagogiczne nie są podejmowane ze względu na istotne argumenty pedagogiczne, lecz są rodzajem stosowanych ideologii. Przeniknęły one zwłaszcza do obszaru wychowania i nauczania szkoły. Jej zadaniem jest jak najszybciej, tutaj zdaniem autorki jest to, jak najszybciej Szwecja musi z tego zrezygnować. Od 60 lat XX wieku, to jest tak następny wyznacznik, większy nacisk kładzie się niż w przeszłości na sprawy związane z ochroną dzieci, której szereg nowelizacji prawnych wprowadzono. Wychowawcy muszą się temu uporządkować. Na przykład dzieci to nawet uzyskały takie samo prawo dziedziczenia, czy w małżeństwie, czy poza małżeństwem. Wprowadzono ustalę proces usprawniający proces ustalenia ojcostwa, opiekę nad dzieckiem. Jest masę rozwiązanych z kwestii na przykład ustalenia ojcostwa, gdy dziecko pochodzi z in vitro. W 1983 w ustawodawstwie dokonano tego istotnego przejścia, mianowicie do tego czasu, do 1983 roku, bezpieczeństwo szwedzkiego dziecka było oparte o obowiązki rodziców. Czyli rodzice mają obowiązki wobec dzieci. Były klasycznego założenia, że trudno mówić o prawie kogoś, kto nie dojrzał. Nie. No ja dam, nie wiem, niedojrzałemu dziecku prawo do noszenia broni, raczej nie. Musi dojrzeć do tego. Tak jak to mówię, no tutaj dojrzałym podmiotem są wychowawcy. Dziecko zakłada się, że nie. W 83 roku to się zmieniło i dzieciom dano prawo. Co to pisze, to się zauważa. Występuje to właśnie, że podważyło to zaufanie widoczne, to jest dzieci w stosunku do rodziców. Tutaj też, nawet w tym kontekście, zasady stosowane w Szwecji były zgłaszane do Trybunału Europejskiego jako sprzeczne z prawami rodzicielskimi. Bo tak Państwo, wiele wielu obszarach w Szwecji właśnie jakby narzuca swoją przez urzędy prawo ponad prawo rodziców. To szanowni Państwo, nieraz to, że dzieci mają prawo, to jest tragiczne. Ja znam osoby, że zdenerwowana dziewczynka dzwoni na tak zwane ruda telefonem i mówi, że jest przemoc domowa. Ojciec jest zabierany i do skutki ewoluuje na tak bardzo mocno. Potem jest trudno to odkręcić. Właśnie to się pojawia, ten sposób funkcjonowania od 1983 roku. To jest też inaczej było wcześniej, bo przez długi czas Szwecja, do lat 60. rodzina nawet szwedzka była oparta na system podatkowy.
na tym, który pracuje, nawet podatki w zależności się płaciło od tego, ile osób jest na utrzymaniu. To on zabezpieczał, czy rodzice zabezpieczali to bezpieczeństwo dzieci i z obowiązków ich rozliczania. To jest jakby dzisiaj ten negatywne odniesienie do rodziny, tutaj zauważa badaczka, na którą się powołuje, negatywne odniesienie do rodziny ze strony państwa. Jest to taki stały wyznacznik tej polityki szwedzkiej. Ona mówi, to i pisze, osłabia to rodzinę, która bez pomocy państwa dzisiaj nie jest w stanie sama wypełnić wszystkich zadań opiekuńczych. Nie jest w stanie. To się, jak w 50-tych latach rozpoczęła się dyskusja, żeby tworzyć na przykład żłobki w Szwecji i kobiety, żeby mogły pójść do pracy, bo jak przyszły lata 60-te, to słuchajcie, wielu pedagogów szwedzkich mówiło, najgorsza rzecz, to nigdy nie przyniesie. Potem po latach 60-tych opisano, że dożyli tak zdecydowaną zmianę. Już stało się żłobki dobrze, dobre. No, ja sam to mówię, widziałem na podstawie też literatury, zresztą no, w całej książce tam są źródła. Więc edukacja tutaj w ten sposób prowadzony, jej wyznacznikiem jest egalitaryzm. Egalitaryzm, wiemy do czego to wprowadził egalitaryzm. Socjalizm utopijny, ruch no, w XIX wieku, no, ruch robotniczy końca XIX wieku, rewolucja francuska, są wszystko idee egalitarne. Dzisiaj to nie jest tak drastyczne, ale to też to się właśnie w tym nurcie równo szans, powszechny dostęp do oświaty, minimalne wynagrodzenie, równość wszystkich obywateli wobec prawa i tak dalej. Wyznacznikiem wielu szczegółowych zmian w szkolnictwie szwedzkim były decyzje, szanowni państwo, polityczne, niepedagogiczne, nie wynikające z osiągnięć pedagogiki. Ich główną bazą programową stanowiła baza ideologiczna, nie zaś realistyczna wizja człowieka. Według nowych założeń szkole wyznaczono zadanie prowadzenia swojego rodzaju terapii. Wiemy, że jeśli szkoła porównana jest do kształcenia ma być agencją socjalną, terapeutyczną, to żadna z tych grup nie będzie dobrze spełniona. Więc, ale w Szwecji, szwedzka szkoła miała do dzisiaj ma, winna spowodować jak najlepsze socjalne otwarcie się, wszechstronny rozwój osoby. I tutaj w miejsce realizacji określonego programu położono nacisk na swobodę ucznia. Jak uczeń miał wybierać to, co jemu najbardziej odpowiadało. Zresztą naprawdę tych ścieżek kształcenia jest bardzo dużo w Szwecji. Położono nacisk na swobodę ucznia, mógł wybierać. Zlikwidowano nawet egzamin maturalny w Szwecji został zlikwidowany. To ten mechanizm też wychowawczy, stosowany, charakteryzuje się brakiem narzędzi kontroli. Nie sprawdza się rezultatów wychowawczych. To są idee, i tutaj badacze mówią, nie pedagogiczne, ale to są wpływ ideału ruchu robotniczego, które zdaniem tej pedagogów wielu nie powinny pewnie stanowić podstaw do działań pedagogicznych. Przeniesienie tej idei do programu wychowania i nauczania w szkole było możliwe dzięki zmianie właśnie w Szwecji w praktyce współdecydowania o wychowaniu i edukacji w oparciu o system partyjny. To znaczy, czego nauczamy w szkole, jakie są, nie decydują tylko pedagodzy, czy tutaj ludzie wychowańczy, ale rodzice, ale politycy. W tym sensie, właśnie w tym ludzie, to mówimy, uzmużywamy, nawet nie ma tej nazwy, używa się wychowanie, ale raczej tworzenie dobrze przystosowanych na przykład społecznie ludzi. Nie zazdroszczenie się przede wszystkim tutaj o wykształcenie, o przekaz treści programowych. Szanowni Państwo, źródłem takiego podejścia to są idee tzw. inżynierii społecznej. Tutaj skupiono się właśnie na krzewieniu równości między grupami społecznymi, mężczyznami i kobietami, tej przystosowania się. Tutaj też taki temu wyznacznik przyświeca, że to, co uczymy w szkole, czy to, co jest obecne w wychowaniu, nie ma sprzyjać tym plastycznie pojętym ideom, ale ma być przede wszystkim zgodne z oczekiwaniem rynku pracy.
Podkreśla się znaczenie wykształcenia ogólnego też, tak dalej, bo